Dzień dobry, Piotrek Jędrzejak, MotoGen.pl. Witam Was z wystawy EICMA. To chyba wciąż jest najważniejsze wydarzenie w motocyklowym roku. Tym razem przyleciałem tutaj na zaproszenie Suzuki, bo za moimi plecami przed chwilą odbyła się ważna premiera. Jest to premiera dwóch bratnich modeli, DRZ4S i DRZ4SM. Tak, to jest wskrzeszenie legendy, wskrzeszenie tej uwielbianej 400 DRZ-y. Chodźcie, zobaczmy, jest bliska. Przede wszystkim, jeżeli wydaje się Wam, że te motocykle coś Wam przypominają, że wyglądają w sumie tak samo jak te poprzednie, to macie trochę racji, bo one są bardzo bliskie tej generacji, która wyszła w roku 2000, ale musicie pamiętać i musicie na to zwrócić uwagę, że w zasadzie wszystko zostało tutaj gruntownie zmodernizowane. Może nie wymienione, ale zmodernizowane. Silnik w zasadzie jest tą samą jednostką, ale bardzo nowy. Zupełnie nowa głowica, nowe wałki rozrządu, nowy dolot, nowy układ wydechowy, bardzo dużo nowych części. Podwozie też w zasadzie nowe zawieszenie. Jeżeli chodzi o ramę, to jest bardzo podobna konstrukcja, ale tym razem w górnej sekcji ma podwójną rurę zamiast pojedynczej, aby wzmocnić sztywność tej ramy. Rama tylna, pomocnicza, także jest odświeżona, aluminiowa, wahacz także nowy, aluminiowy, więc jak widać niby ten sam motocykl, ale nowy. To co, może wejdźmy w szczegóły. Silnik jest identyczny dla obu tych motocykli, czyli i dla Dual Sporta, i dla Supermoto. Mamy tutaj jeden cylinder, 398 cm sześciennych pojemności, czyli identycznie jak w poprzedniej generacji. A wartości osiągów to 38 koni mocy i 37 Nm momentu obrotowego. Tak jak już wspomniałem, wiele zmian wewnątrz silnika i te zmiany przekładają się w zasadzie na to, że w środkowym zakresie obrotów, czyli tam, gdzie jest maksymalna moc, jest o jeden koń mniej niż było w poprzedniej generacji, ale i w niskiej, i w wysokiej partii obrotomierza jest go więcej. W praktyce silnik będzie pracował dużo bardziej gładko. Mamy tutaj też podwójną świecę zapłonową. Mamy oczywiście dwa katalizatory, bo silnik spełnia normę Euro 5+. I zauważyłem też coś jeszcze, coś co się mieści tutaj z tyłu. To jest takie brzydkie coś. To ma spełniać właśnie normy Euro 5+. To jest, tak mi się wydaje, filtr do recyrkulacji oparów paliwa. No, takie wymogi i Suzuki po prostu dodało to tutaj, więc jeżeli Cię to nie podoba, to będzie nielegalne, ale po prostu to usuniesz. Jak widzicie, tutaj też się dużo zmieniło. Mamy wyświetlacz, który już znamy z Suzuki, zwykły LCD. Mamy nowe kontrolki na kierownicy, sprawdzone przyciski znane już z Suzuki, a chodzi o to, że jest tutaj dużo elektroniki, bo przepustnica silnika jest już sterowana Ride by Wire. Dzięki temu mamy 3 tryby jazdy, 2 tryby kontroli trakcji plus tryb gravel kontroli trakcji. Mamy ABS na oba koła i uwaga, w wersji Supermoto ABS na tylnym kole można wyłączyć, aby można było to koło blokować, a w wersji S, czyli Dual Sport, jest to pierwszy motocykl Suzuki, ten nowoczesny, gdzie ABS można wyłączyć na obu osiach. Czyli mamy dosyć prosty motocykl, sprawdzona konstrukcja, który już ma trochę elektroniki. A jeżeli mówimy o elektronice, no to wspomnę też o światłach, bo mamy tutaj w pełni oświetlenie LED. Z przodu jest pojedyncza soczewka i LEDowe kierunkowskazy, które służą także jako światła pozycyjne. Z tyłu kierunkowskazy, podświetlenie i tylna lampa to też LED. Wiem, że Alesia z pewnością zabiera dużo uwagi w tym filmie, ale skupcie się na motocyklu, bo to motocykl jest tutaj nowością i głównym bohaterem wbrew pozorom. Skoro jesteśmy przy wersji S, czyli Dual Sportowej, to na pewno interesuje Was, jakie on ma zdolności terenowe. Otóż prześwitu jest tutaj 300 mm i ważna rzecz, silnik w obu modelach wciąż posiada suchą miskę olejową, czyli dzięki temu prześwit jest troszkę wyżej, no i nie trzeba się bać o to, że tą miskę się przedziurawi gdzieś. I także w serii jest aluminiowa płyta pod silnikiem, która stanowi ochronę tego silnika. Wróćmy do parametrów podwozia. 300 mm prześwitu, skok zawieszenia przód-tył to 280 i 296 mm i jest to zawieszenie marki KYB z pełną regulacją z przodu i z tyłu. Ale jak ono jeździ i jak się sprawdza, no to będę się jeszcze musiał przekonać.
Suzuki dało fajne, szerokie podnóżki z wyciąganą gumką, ale jednocześnie dało tą starą skrzynię biegów, która ma tylko 5 przełożeń. W dualsportowej wersji S koła to oczywiście 21 i 18 cali, opony to marka IRC, a bieżnik jest taki, no taki dualowy, taki, który nie będzie prawdopodobnie przerażał nas na asfalcie, a jednocześnie sprawdzi się w jakimś nie najbardziej wymagającym terenie. Najważniejsza różnica pomiędzy wersją Dual Sport S, a pomiędzy wersją SM Supermoto to oczywiście między innymi koła, ponieważ tutaj mamy 17 z drogowymi, nawet trochę sportowymi oponami Dunlop, no i także masa. To może być ciekawa wartość dla Was, ponieważ SM waży 154 kg, a S 151 kg i to już jest wartość z płynami gotowe do jazdy. A skoro jesteśmy przy zawieszeniu, to tutaj mamy 260 mm prześwitu, a skok z przodu i z tyłu to 260 i 277 mm. Zawias to tutaj także KJB z pełną regulacją przód-tył. Często pytacie także o wysokość kanapy, to też wiem. Wersja Dual Sport 935, a wersja Supermoto 890 mm. Wspomniałem wcześniej, że oba te nowe motocykle mają kontrolę trakcji 3-stopniową, 1, 2 i gravel, Supermoto też, ale i Supermoto i Dual Sport mają tą kontrolę trakcji troszeczkę inaczej skonfigurowaną, no bo poruszają się na innych oponach i w innych warunkach. Różnicą jest także hamulec, bo Supermoto ma oczywiście większy hamulec, tarcza 310 mm. Natomiast moje pytanie budzi zacisk, bo jest to zacisk tylko dwutłoczkowy, pływający. No i ciekaw jestem tak naprawdę, jak będzie sobie radził z takim hardkorowym, supermotowym zastosowaniem. No, po prostu trzeba przetestować i sprawdzić. Pierwsze DRZ-y, ale te DRZ-y 400, weszły do Europy w roku 2000. Były u nas przez 8 lat, później zostały ubite normą Euro 3. Choć wciąż dotychczas, do tej pory były one w sprzedaży na przykład w USA. Teraz mamy te nowe wersje, gruntownie zmodernizowane, chociaż nie ma tutaj żadnej rewolucji. Suzuki już nas do tego przyzwyczaiło bardzo dobrze. Opowiadałem Wam tutaj o wielu parametrach technicznych, no bo jak widać nie jeździłem tym motocyklem, więc nie jestem w stanie wypowiedzieć się na temat tego, jak to wszystko będzie funkcjonowało, ale jestem bardzo ciekaw. Mam informację oficjalną, że te motocykle pojawią się w polskich salonach mniej więcej w połowie roku, okolice wakacji. Zapytacie oczywiście o cenę. Cena jeszcze nie jest znana, bo ta jest dopiero ustalana, ale mamy nadzieję, że będzie dopasowana do konkurencji i do potrzeb rynku. Tyle mogę powiedzieć. Więc co? Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Piotr Jędrzejak z EIKMY, no i Alesia.